podsumowanie dotychczasowych działań, plany na najbliższy kwartał, a także nadanie certyfikatów nowym członkom. To właśnie te kwestie były tematem rozmów podczas zebrania Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Biurze Promocji Miasta Bytom. To jest po przerwie wakacyjnej pierwsze spotkanie członków Izby ogólne, w którym będą wręczane certyfikaty kolejnym członkom, ale też będą przedstawiona oferta Funduszu Górnośląskiego, który od jakiegoś czasu jest członkiem Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa ma bogatą tradycję i jasno określone cele. Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa swoją działalność prowadzi od ponad 22 lat. Skupia przedsiębiorców z terenu Bytomia, Razionkowa i nie tylko. Głównymi celami Izby to jest integracja środowiska gospodarczego, a także jej oddziaływanie na zdarzenia gospodarcze, które odbywają się w mieście czy w miastach. Partycypacja w lokalnym środowisku gospodarczym jest możliwa dzięki odpowiednim narzędziom. Sprawy szkoleń, przekazywania informacji wzajemnej o członkach. Chcemy również w jakiś sposób brać udział w projektach rewitalizacyjnych. Między innymi w przyszłym tygodniu składamy wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej projekt na aktywizację zawodową bezrobotnych. Zdolnych przedsiębiorców w Bytomiu nie brakuje. Mam wiele przykładów, pozytywnych przykładów przedsiębiorczości wśród mieszkańców Bytomia. Naszym zadaniem jest uzewnętrznić, wydobyć tych ludzi, którzy z różnych powodów mają pewne problemy, bo Bytom jest trudnym miastem, o czym wszyscy wiemy. I chcemy to zmienić, tą rzeczywistość. Członkiem Izby może zostać każdy podmiot gospodarczy działający na terenie województwa śląskiego. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Izby.